Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale. I słuchajcie, jest dzisiaj ze mną pudło wielkie, ogromne, żółte, a to oznacza, że jest z nami dzisiaj Pixelbox lipcowy. I wiecie co? Właśnie wyczaiłem teraz, że są tu dwa pudła. W sensie jest Pixelbox na pewno tutaj tak widać, a tu jest drugie pudło. Także moi drodzy, nie mam pojęcia, co to jest, w sensie dlaczego są dwa pudła, się nie zmieściło jakaś ogromna, Jezu, giga zawartość, czy o co chodzi. Natomiast słuchajcie, zabieramy się do odpakowania. Oczywiście był kurier u mnie w, Jezu, nie wiem jaki dzień, ale był, przyjechał, przyfrunął, przypłynął statkiem kosmicznym. Ej, mamy faktycznie dwie rzeczy. Patrzcie, mi się wydawało, nie no, to nie jest ściema, dobra. Tu coś mam. Oh my god, ja nie wiem czy, czekajcie, czy my chcemy na to patrzeć, to na tym co przyszło takie to luzem, czy nie? Dobra, mamy, słuchajcie, tu jest jakiś jeden karton, ja jeszcze nie wiem co to jest, nie widzę i wy też nie widzicie. Więc do tego, odłożę sobie tu, do tego przyjdziemy zaraz. I mamy Pixelboxa standardowego, w tym już jakże cudownym, pięknym, oh my god, nowym kartonie. On jest taki już nie błyszczący, jest matowy, no i nie ma bibuły. I ja tak zawsze płaczę, że tej bibuły nie ma, bo ta bibuła, wiecie, była taka, że mnie aż się chciało, tak wiecie, tak, o Boże, bibuła. No teraz bibuły nie ma, ale jest taka, nie folia, jest taki papier chyba, tak mi się wydaje. Uwaga, uwaga, tebe. I poleciało. Ja tu widzę Harry'ego Pottera, patrzcie. Dobra, czekaj. Taka jest bibuła. Dobra, słuchajcie, mamy jakiś. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Słuchajcie, jest kubek. Chyba, no to jest na pewno kubek, dobra. Gdzie jest ta lista taka cała? Jest koszulka, co to jest to? Oh my. Jest fartuszek kuchenny! Czekajcie, wam pokażę, jak to wygląda tak mniej więcej tutaj w środku. Widać. Więc słuchajcie, zaczniemy sobie od tego, co jest jak zawsze. Proszę bardzo, jest karteluszka, proszę bardzo. Witaj, Giku. Lipcowy Pixelbox pełen magii jest już twój. Czarodzieje z odległych krain dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w tym pudełku skarby były wyjątkowe i cieszyły twoje oko. Boksy różnią się między sobą zawartością, co opisane jest z tyłu tego listu. Koniecznie pochwal się tym, co dostałeś. Moi drodzy, jestem ciekawy, czym się różnią. Zaraz sobie zobaczymy. Więc uwaga, uwaga. Magiczny kufel z północy, czyli licencjonowany kufel z serialu Gra o Tron z herbem rodu Starków. Niestety, moi drodzy, ja za Grą o Tron, w sensie nie przepadam, nigdy nie widziałem. Pamiętam, że moi znajomi mieli straszną jazdę na studiach na Grę o Tron. Ja dziś jakoś tak nigdy... No nie wiem, nie miałem czasu, żeby włączyć, nie wiem, nikt mnie w to jakoś nie wciągał, nikt nie mówił, Maciek, włącz, bo to super, więc gdzieś Gra o Tron przyszła koło mnie bokiem, natomiast słyszałem, że ponoć jest, znaczy, jedni mówią, że jest mega spoko, drudzy mówią, że już nie jest spoko, że niekoniecznie, że bleble, także nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, czy jest spoko, czy nie jest spoko. Dwójeczka, akcesoria kucharza z Westeros? Czyli licencjonowany fartuch i rękawica kuchenna z serialu Gra o Tron. Herb Starków lub Targaryenów? Chyba tak? Czyli mamy fartuszek i mamy rękawicę kuchenną, no nie wierzę. Pamiętam, że już raz był fartuszek, tylko nie pamiętam, czy to było z Pixela. Ale był i to on był z Batmanem, chyba, albo z Jokerem? Mam, wisi w kuchni. Czwóreczka, nie, trójeczka. Twój własny Patronus, czyli licencjonowany obraz 3D z serii z Harrym Potterem. Dostałem Patronusa. Ale tego tu nie widzę. To jest to! Zaraz przyjdziemy. Czwóreczka, notatnik strażnika Azkabanu, czyli licencjonowany notes serii o Harrym Potterze. Piąteczka, odznaka, która pozwoli ci przejść, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie, limitowana przypinka i ubranie członka drużyny, czyli ekskluzywna koszulka, którą możesz znaleźć tylko w tym Pixelboxie lub w Pixel Tees. Także słuchajcie, temat to chyba... Temat? Temat? Temat to chyba magia, tak mi się wydaje, albo coś podobnego. Muszę zobaczyć
stronie. Słuchajcie, zaczniemy sobie od tego notatnika i jest genialny. O Boże, patrzcie, z Harrym Potterem. Ja nie... Wy wiecie, jak ja kocham Harry'ego Pottera. Mimo, że wiem, jest u mnie seria z Harry'ego Pottera, która jest nieskończona. Ta część, nie pamiętam teraz, więzienie z kabanu chyba? Albo i nie? Nie, dalsza część. Czara ognia jest u mnie. Nieskończona. Mam ją na dysku, żeby nie było, że ją usunąłem, ale ona jest... Słuchajcie, ta gra to jest dosłowny port z PlayStation. I gra się w nią fatalnie. Ja obiecałem, że ją skończę i ja ją kiedyś skończę. Do 2025 roku powinienem się wyrobić. Mam nadzieję, że się uda. Natomiast zastanawiam się też, czy po prostu nie przeskoczyć tej części i zacząć nową część, ale to może po wakacjach, wiecie, bo klimat jesienny, zimowy, wrzesień, szkoła, Harry Potter, magia i te sprawy. Także też możecie dać znać w komentarzach, co o tym myślicie. Natomiast zeszyt jest genialny i jest z... Oh my god. Z Siriusem Blackiem. Wiecie, że jestem Potterhead, totalnie uwielbiam i powiem wam, że taki papier dość fajny, gruby taki, także o, tak się prezentuje. Tutaj mam też nawet logo, proszę bardzo. Także jest i się wyoszczyło. No, powiem wam, że ten Pixel to jest chyba, ja nie wiem, czy to jest najlepszy Pixel taki przyszedł, ale jest bardzo, bardzo w moim guście, oprócz tej gry o Tron. Może zobaczę, może zerknę, zobaczymy. Słuchajcie, tutaj mamy przypinkę, przypinka wyląduje też na moim krześle, bo ja tak lubię i You Will Pass, o! Proszę bardzo, tak się... Uwaga, Andec, vlogerka modowa, raz! Jest. Tak się prezentuje. Także spoczko. Czekajcie, odpakujmy sobie. Pakiren machen. Teraz tak, o. Teraz wam... Uwaga! Hadzia! Widać? Widać. Patrzcie, nawet się wyostrzyło. Boże, jak dobrze. Moja kamera jest taka cudowna, ale... No, mogłabyś mnie też szybciej ostrzyć jednak. Dobra, mamy przypinkę. I teraz tak, mamy ten kubek, Jezu, kocham. On jest cudowny. Winter is coming. Tak, to jest z gry o Tron na pewno. Dlatego, że zawsze było Winter is coming, bla 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 bla. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale już wiem, w sensie już się dowiedziałem. Jaki wielki! Co wy gadacie? Patrzcie na to! Tirur! Genialny. Znaczy, mimo że, no nie wiem, nie jestem... Ale słuchajcie, jest pojemny. Oh my god! O! Nie jestem fanem gry o Tron, tak jak powiedziałem, ale z niego będę pił znacznie. Ja, słuchajcie, not dishwasher safe, not microwave. Nie mogę go używać w mikrofalówce ani w zmywarce, zmywarki nie posiadam, także o to się może nie musicie bać. Kubek się też nie musi obawiać tego, żeby go w mikrofalówce podgrzewał, także spokojnie, ale powiem wam, że jest epiczny, jest piękny, jest cudowny, jest taki duży, taki pojemny i ma logo Game of Thrones, proszę bardzo, Game of Thrones, jest, proszę bardzo, także wszystko się zgadza, no, jest sztosik, moi drodzy, jest sztosik, czekajcie, ja nie wiem, dobra, upchnę go tutaj, mamy koszulkę, czekajcie. I jestem aż ciekawy, jaka to koszula. W sensie... You shall not pass! Tiruriru, także no! I znowu jest czarna, ale jest elka i dość taka duża. Także może się zmieszczę. Ale chyba jest... Nie widać mnie, co prawda, ale chyba jest ładna. Nie no, spoko jest. Słuchajcie, w ogóle coś powiem, bo wiecie, że ja nie noszę, staram się nosić czarnych rzeczy, no bo dlatego, że Czesiek, a nie chce mi się tego odkłaczać, mnie to denerwuje. Jest też naklejka, proszę bardzo, you will pass, o, tak nas pocieszyli tym razem. Także staram się nie nosić czarnych rzeczy, no bo wiadomo, Czesław i te sprawy. Natomiast mam patent, noszę czarne rzeczy, jak zakładam koszulę. Koszulę nie zapinam wtedy i mam czarną koszulkę, która jest piękna, cudowna i mi się podoba. Dobra, mamy to i słuchajcie, mamy ten fartuszek tutaj. Tak się prezentuje na dzień dobry. Winter is coming, bla 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 bla. Game of Thrones. Co tu jest napisane jeszcze? Apron and oven mitt. No, super. To pewnie... O, tak, widać. No dobra, zobaczymy tą rękawicę i ten fartuszek. Patrz, jestem ciekawy. Bo może akurat się... O nie, i teraz będzie walka z otwieraniem. Mhm. A Maciuś sobie nie wziął noża, bo po co miał sobie wziąć nóż? O Jezu, dobra, mam. Ale powiem wam, że świetnie zapakowane. Co nie wierzę, patrzcie, jaka rękawica! Ale czad! Czytały moje drogie YouTube. Czekajcie, to tą... To chyba nie tą stroną. O! Tiruriru, paczka, fajne.
fajne rzeczy w tym Pixelu dają, słuchajcie. Polecam, jak macie ochotę, to tam jest link na dole, gdzie można zamówić Pixela. Raz, słuchajcie, dostałem, nie wiem od kogo, screena na Instagramie, że moje zdjęcie z Pixelboxa się wyświetliło na dole strony. Więc twórcy zauważyli, że ja odpakowuję Pixelboxy i że pokazuję, jakie są świetne rzeczy. Także bardzo miło i bardzo sympatyczne. Także rękawica jest bardzo ładna. Uwaga, teraz wchodzimy w fartuch. I ja, wiecie co ja zrobię? Ja to uczynię. Ja go założę. Uwaga, uwaga, Andet wstaje. Ale patrzcie, no świetny jest. Proszę bardzo, co prawda, no nie widać teraz mojej twarzy, gada do was. Wiecie, jak była ta bajka taka, jak te takie krowy gadały do swoich dzieci od pasa w dół, no to tak wyglądają. Znaczy, wyglądają, tak wyglądają, czekajcie. Uwaga, będzie przykuc. Jest przykuc i ja wyglądam właśnie w tym fartuchu, tak? Strasznie mi się podoba i jest strasznie genialny, także powiem wam szczerze, że jest naprawdę sztosik. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czekajcie, odwiążę się. O, teraz siądźmy. Nie no, hit! Świetny jest, naprawdę jest świetny. Dobra, do kartoniku. Żeby był porządek. I uwaga, słuchajcie, to... Zobaczcie piersi, to jest pewnie ten patronus, także... Amazing 3D. Jest to 3D, patrzcie. Ale powiem wam szczerze, że jest wow. Jest genialny, tylko teraz tak. O, mogę odpakować, bardzo, bardzo ładnie, bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, to jest idealne, żeby go powiesić gdzieś, na przykład... Patrzcie tutaj z tyłu. Ja go tam walnę może. Jak on się w ogóle... Patrzcie! Ale czad! O ja, twórcy Pixelboxa są w ogóle... Expecto Patronus! Patronum. Brak mi słów i atramentu, proszę mnie kochać! Nie, ale powiem wam, że hit i sztos, naprawdę strasznie mi się podoba. Generalnie cały ten Pixelbox jest jednym z lepszych Pixelboxów, bo raz, że w końcu trafili tak bardzo, bardzo w mój klimat. Dwa, że naprawdę są świetne rzeczy. Fartuszek, jak sami widzicie, jest przegenialny. Jest cudowny zeszyt, który jest, o Jezu, uwielbiam, naprawdę. Przypinka, która oczywiście trafi na mój fotel. Rękawica, no i koszulka też jest bardzo ładna. I ten kufel, moi drodzy, kufel. To po prostu hit. Bardzo mi się podoba. No, także słuchajcie, to będzie na tyle dzisiaj. Ale ten, ja słuchajcie, to zmienię chyba. Ja naprawdę go przewieszę tam, zamiast, nie wiem, może Cześka albo Lamy, bo naprawdę jest przecudowne. Trochę wygląda jak przycisk od YouTube'a, nie? Takie rzeczy tylko w Pixelboxach. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobał unboxing Pixela lipcowego. Ja się będę na dzisiaj z wami żegnał. No bo to będzie na tyle. Fajny jest. No, także co, love kieskie i besoskie, ja was buziakuję bardzo serdecznie, słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku, nie tylko z Pixela, ale też z czegoś innego, z innych seryjek, no i na Twitchach, na live'ach, bo wiecie, bo się dzieją fajne rzeczy. No, także co, jeżeli macie ochotę, to zapraszam was serdecznie i co, love kieskie i besoskie, was buziakuję bardzo serdecznie i do następnego odcinka, także trzymajcie się, cześć, no i pa, pa!